Witamy serdecznie. Syndrom trzeciej kwarty wraca. Wraca w zupełnie nowej odsłonie. Po kilku latach jesteśmy z wami, ale tym razem nie tylko w formie podcastu, ale też w formie wideo. Dominik Hołda, witamy państwa serdecznie. Witam słuchaczy, witam widzów i przede wszystkim witam mojego współgospodarza, witam, Michała Bożymskiego. Michał, co u ciebie? Co robisz w podcaście? U mnie wszystko w porządku. Jak zwykle koszykówka w moim życiu wypełnia bardzo dużo czasu. Byłem w programie tutaj Kuby i Pawła Sportowym w Wałbrzychu, wypowiadałem się o koszykówce, o tym co robię i spodobało się i fajnie właśnie, że taki projekt o koszykówce, przede wszystkim wałbrzyskiej, ale tylko, nie tylko, bardzo dużo się u nas dzieje, Wałbrzych miastem koszykówki, to hasło, ten slogan znamy i czas o tym powiedzieć, opowiedzieć nie tylko tutaj, ale też wyjść do ludzi z całej Polski. Bo my naprawdę robimy tutaj fajne rzeczy. Dokładnie, Wałbrzych miastem koszykówki. Będziemy chcieli mówić o wałbrzyskiej koszykówce jak najwięcej. Oczywiście z naciskiem na ekstraklasowego Górnika, bo po 15 latach wracamy do ekstraklasy. Po wielu przejściach, po tych problemach, które były przez lata organizacyjne, sportowe, gdzieś się brakowało awansu, potem był awans i no wreszcie jest ta ekstraklasa. Czekaliśmy na nią długo. Jesteśmy już po prezentacji drużyny, więc też sobie na pewno powiemy trochę, jakie były nasze wrażenia z tej prezentacji, ale też no, warto chyba wspomnieć o tych kulisach powstawania naszego podcastu, czy też programu wideo, no bo tutaj się sporo zmienia. Mamy nową grafikę, jest taka nowa energia, nowe logo, nowi ludzie, tak? Ja wcześniej przecież ten podcast prowadziłem razem z Kubą Zimą, to było w czasie gdzieś tam w okolicach pandemii, kiedy na hali nie było kibiców, Górnik grał w pierwszej lidze, no i trochę brakowało jednak tych ludzi na trybunach. My tym podcastem chcieliśmy coś oddać od siebie, chcieliśmy te mecze ludziom opowiadać. Gdzieś po parunastu odcinkach ta formuła nam się z różnych względów wyczerpała, ale teraz wracamy i chcemy to rozbudowywać, chcemy, żeby była interakcja, żeby było ciekawie, no i chcemy promować tą koszykówkę w Wałbrzychu, tą lokalną społeczność, budować wokół koszykówki. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym projekcie i mam nadzieję, że spełnię oczekiwania widzów i tutaj głównodowodzących, a trochę w tej koszykówce zostały zjedzone zęby, zwłaszcza, że uczestniczyłem też w procesie tym długofalowym, czyli od połączenia klubów kiedyś i mamy tutaj owoc taki, że zaczynaliśmy w trzeciej lidze, gdzie byłem czynnym zawodnikiem, udało się przegrać sezon w drugiej lidze, później koniec kariery, ale była pierwsza liga, no i ta upragniona ekstraklasa. Jest to wielkie wydarzenie na skalę naszego miasta, mieć zespół w najlepszej lidze w danej dyscyplinie, jest to coś wielkiego. I tym się możemy chwalić i tym się możemy szczycić. Dokładnie. I to, co też nas chyba odróżnia od siebie, to to, że no gdzieś tam jesteśmy w tej koszykówce, ale z zupełnie innych form. Tak? Ty gdzieś byłeś bardziej zawodnikiem, byłeś organizatorem, prezesem klubu w trzeciej lidze, w KK Wałbrzych jeszcze, tak? Przed połączeniem z Górnikiem. Ja gdzieś bardziej byłem zajęty tym pisaniem, zaczynałem jako bloger, później gdzieś Wałbrzych dla Was, dwutygodnik Bieszczot. Coś tam próbowaliśmy razem, tak, jakieś artykuły. Tak, tak, na blogu nawet coś tam było, razem pisaliśmy, ale dokładnie, to są cały czas jakby temat jest wałbrzyską koszykówką, cały czas jesteśmy w tym wałbrzyskim baskecie, tylko z innych stron i myślę, że łączymy trochę te dwa światy w tym podcaście, łączymy ten świat trochę redaktorski, punkt widzenia bardziej jednak na amatora i gościa, który grał w koszykówkę w lidze, więc to są inne perspektywy i fajnie będzie gdzieś tutaj o tym też na pewno pogadać. Dlatego czas opowiedzieć, dlaczego syndrom trzeciej kwarty ze strony jakby powiedzmy blogerskiej, tej pisanej, no i ze strony zawodniczej, czemu ten syndrom trzeciej kwarty jest tak ważny, czy dla zawodników, czy dla trenerów. Mhm. Także Dominik. Tak, no, dla mnie syndrom trzeciej kwarty to jest trochę taka powrót do przeszłości, bo ja na Górnika zacząłem tak regularnie chodzić. No 20 lat temu, w tym roku mija równo 20 lat, od kiedy regularnie zacząłem obserwować mecze biało-niebieskich i pamiętam, że wtedy ta drużyna w sezonie 2004-2005 to był zespół, który wracał do pierwszej ligi. Oni mieli trochę problemy, jeżeli chodzi o wygrywanie, to był zespół walczący o utrzymanie i tamta trzecia kwarta to był taki element, gdzie były problemy, że ten zespół grał naprawdę nieźle do przerwy, wychodził za to z szatni i tracił to prowadzenie, tracił tą przewagę, coś tam się gubiło właśnie w szatni i wśród kibiców wtedy pamiętam, te 20 lat temu
gdzieś tak no, ten syndrom trzeciej kwarty się pojawił i oni określali te mecze. Kurczę, no coś jest nie tak. No, syndrom trzeciej kwarty Górnika. Znowu przegrywamy w trzeciej kwarcie i to gdzieś tak zostało między fanami. Oczywiście po latach gdzieś to już się pozmieniało. Ta trzecia kwarta nie była taka widoczna. No ale to jest ta perspektywa właśnie redaktorsko-kibicowska. Twoja jest inna. Ale też ostatnio, jeszcze nawiążę do tego, co mówisz, też takie z trybun ostatnio przy okazji meczy pierwszoligowych nie tak dawno też właśnie. No, znowu ta czwarta kwarta. Mm-hmm. Nie? Znowu ta czwarta kwarta. Trzecia kwarta, przepraszam. Że coś jest nie tak. No, z pozycji jakby trenersko-zawodniczej, no bo tutaj te dwie funkcje też jakby piastowałem, piastuję do dzisiaj. To jest taka kwestia motywacji w szatni, bo jak przegrywasz za dużo, powiedzmy, tak, no to ta ostatnia trzecia kwarta to jest takie bęk. Jak nie tutaj, to już później nie odrobimy tego. A często drużyny, które za dużo wygrywają, no to już mówią, jak już do przerwy tyle wygrywamy, to w trzeciej kwarcie spokojnie sobie to utrzymamy. I często jest tak, że za dużo wygrywając w trzeciej kwarcie można szybko stracić tą przewagę. Co przykładem na przykład mamy niedawny mecz na Olimpiadzie, gdzie Serbia odrobiła z Australią. Chyba 24 punkty było i on to praktycznie w 3-4 minuty odrobili. I tu jest typowy przykład właśnie syndromu trzeciej kwarty Australijczyków. I tutaj takie podobne, bo to są zarówno demony w jedną i w drugą stronę, bo można to stracić i można to odzyskać. Mhm. I z pozycji jakby zawodniczej, no to są właśnie takie bardziej koncentracja, myślę, nie? Bo trener jest bardziej taką osobą od motywacji. Trener nie gra. Trener jest, jakby ma jakąś koncepcję, są zawodnicy, którzy to wykonują, więc to wszystko wyłącznie siedzi w ich głowach. Ale w tych trzecich kwartach to się po prostu wygrywało albo przegrywało mecze. No właśnie, i ciekawe, jak u nas będzie wyglądać ten podcast. Na razie jesteśmy w pierwszej kwarcie trochę, bo to jest pierwszy odcinek, tak. Ale gdzieś zmierzamy do tego, żeby było coraz ciekawiej, żeby było na pewno też merytorycznie, bo nam tutaj chyba nie zależy na jakichś skandalach, na tworzeniu jakichś takich narracji bardzo spektakularnych. Tak, to nie jest pudelek. Chcemy być merytorycznie. To, że ja tutaj mam przygotowany taką rozpiskę, to też jest jakby element merytoryczny. My naprawdę nie chcemy tutaj tworzyć jakieś opowieści, które będą trochę oderwane od rzeczywistości, no ale też będą na pewno momenty, gdzie sobie będziemy swoimi opiniami się wymieniać. Ale mówiłem o tej prezentacji Górnika, więc możemy sobie do tego płynnie przejść. Jakie są twoje wrażenia? Jesteśmy dość świeżo, jeden dzień w tym momencie, gdy to nagrywamy, po prezentacji Wałbrzyszan przed nowym sezonem. Było to w Zamku Książ. Czy coś zwróciło twoją uwagę? Jak to widziałeś? Ja przyznam się, że byłem pierwszy raz na tego typu wydarzeniu. Wcześniej nie miałem okazji, znaczy okazji, w sensie nie było aż tak dużo czasu, żeby być, czy to na zakończeniu sezonu w zeszłym roku, gdzie była wielka feta, czy na otwarciu poprzednim, jeszcze poprzednim, ale zabrałem ze sobą swojego kompana, czyli swojego 6-letniego syna, który żyje koszykówką równie tak jak i ja. I totalnie na luzie chciałem zobaczyć, jak to wygląda, bez żadnych większych jakby oczekiwań. Byłem, zobaczyłem, był mały show. Myślę, że skoro było robione to 3 razy z rzędu w bardzo podobnej formie, to nie było jakby zaskoczenia ze strony kibiców, bo widziałem po twarzach, że wszyscy ludzie się spodziewali tego, co będzie. Dla mnie to była nowość, ale pokuszę się o to, że brakowało mi, powiedzmy, konfetti, fajerwerek, chociaż aczkolwiek nie mamy jeszcze co świętować, tak? Tak, bo już to świętowanie do Ekstraklasy było, ale to zejście jakby z góry, może troszeczkę to za długo trwało, ale ja jestem w pełni zadowolony, bo zawodnicy mają grać i myślę, że taka otoczka jest ważna, ale tutaj w naszym jakby Wałbrzychu i kibicowskim podejściu trzeba wyjść, gryźć parkiet, a prezentację zostawmy i jakby celebrowanie, jeżeli coś się będzie udawało, jeżeli będziemy osiągali sukcesy, to wtedy będziemy mogli puszczać te fajerwerki. Mówię, mojemu synowi się podobało, jak jemu się podobało, a szczęście dziecka jest najważniejsze, mi się też podobało. Zawsze można byłoby coś tam po amerykańsku dołożyć. Też prowadzę różnego rodzaju imprezy, też miałem okazję prowadzić Górnika w Ekstraklasie. Kiedyś jeszcze w Ekstraklasie, kiedy grali jeszcze właśnie 15 lat temu, zawsze ten element takiego, wiecie, boom, bangera mógłby się przydać, ale ja jestem w pełni zadowolony.
Kibice też robią swoje, te racje, to wszystko. Świetny efekt. To jest naprawdę fajny efekt. Myślę, że dużo drużyn z Ekstraklasy nie ma też takiego miejsca, bo to jest dość specyficzne koszykarskie miejsce, jak Zamek Książ. Dokładnie. Bo wszyscy tak. robią w halach sportowych, tak, powiedzmy tak. w rynku czy gdzieś tam, a my mamy tutaj nasz piękny zamek. Przy okazji łączymy też to takie. Taki duży kontrast tak naprawdę kulturalny, no bo Wałbrzych też jest taki kojarzony po prostu z takiej zacięstości naszych kibiców, a tu jednak mamy taki kulturalny, piękny widok Zamku Książ, tak, który tak. oczywiście jest sponsorem, bo to jest główna przyczyna, czemu tak jest, ale fajnie się to komponuje i mamy to już za sobą i to jest fajne. Tak, takim dodatkowym elementem, którego nie było na przykład rok temu na prezentacji, to była ta scena. Te światła dodatkowe to na pewno był duży plus. Wyglądało to lepiej niż przed rokiem, więc ja też trochę się spodziewałem, żeby to wyglądało lepiej niż rok temu, no bo jesteśmy w ligę wyżej, więc też te oczekiwania rosną w stosunku i do klubu, pewnie i do zarządu, i do kibiców też. No kibice znowu stanęli na wysokości tak. zadania. Były mimo teraz, to, że był poniedziałek, godzina tak, 18. Tak, co też, nie jest też takim no, terminem idealnym, jak tak, wiemy, tak. jednak, ale no, ludzi było dość sporo, fajnie to wyglądało też pod tym względem, że nie padało, tak? Bo były te prognozy. Chmury wisiały. Właśnie widziałem, że nie było zawieszonych żadnych worków i nikt nie był w przygotowaniu tego, a takie prognozy były 50 na 50 i tam tak naprawdę też nie ma gdzie się schować. Było około, tak. nie wiem, 500 osób. Ciężko mi to oszacować, ale to dosyć spory tłum i jakby zaraz uciekać, a zapowiadało się na mrzawkę, tylko na ulewę. Więc wszystko się udało, jeżeli od tej strony. No i kibice, to co tu mówisz, no to jest coś, czego mogą nam naprawdę pozazdrościć ludzie w całej Polsce, to, że mamy takich zwartych kibiców z różnych środowisk. To nie jest tylko tak, że wiecie, ci co tam krzyczą, bo tak najłatwiej jest kategoryzować ludzi, nie? Ale są też ludzie, którzy i sponsorzy, i ludzie, którzy są, że tak powiem, normalnymi, w sensie kibicami, którzy chcą oglądać mecz, niekoniecznie kibicować w formie śpiewanej. I ci ludzie są zawsze i ta jakość jest u nas w formie frekwencyjnej, co pokazało nawet godzina 18, poniedziałek, Zamek Książ, nie centrum miasta, ludzie przyszli. I chcieli być w tym dniu i celebrować to razem z drużyną, czyli to jakby otwarcie takie oficjalne prezentacje zespołu. Dokładnie, to jest też ta siła sportu, która łączy ludzi z różnych środowisk. To jest coś, na co musimy zwrócić uwagę, bo jednak sport łączy ludzi o różnym wykształceniu, z różnych środowisk. To są ludzie, którzy często może by nawet w życiu prywatnym, przepraszam, czy też nawet zawodowym, no nie byli w stanie ze sobą jakoś rozmawiać, a jednak ten sport ich łączy i mają taki wspólny element, który no, jest gdzieś z nimi. I to jest fenomenalne, naprawdę. To jest ta największa siła sportu, budowanie tej społeczności, jakby łączenie ludzi, a nie to, co widzimy w polityce chociażby, tak? Gdzie ci ludzie są dzieleni, tak. polaryzowani. Lewo, prawo, słynne hasło, koszykówka dla każdego, sport dla każdego i to jest idealne. Sport ma łączyć ludzi, nie dzielić. Wiadomo, że zawsze będą jakieś strony lepsze, gorsze, ale w konsekwencji mamy to, co mamy. Myślę, że tyle, no, po podsumowaniu prezentacji, no bo nie ma coś tam... Tak, jeszcze wypowiedź trenera Adamka, tak? Bardzo ciekawa, bo to też jest nawiązanie do tego, co mówiłeś. On mówił o tej synergii, o tym, żebyśmy wszyscy byli razem, żebyśmy gdzieś współpracowali, że jesteśmy klubem tak naprawdę razem, kibice, zawodnicy. No i on też miał taki apel, żeby po prostu to wsparcie dla zawodników było, żeby ta cała drużyna to wsparcie otrzymała, no i to będzie po prostu bardzo istotne w sezonie, tak trener Adamek mówił podczas prezentacji, ale też jakby tak na wesoło jeszcze wracając do tematu całego wydarzenia, pamiętam już wracając do domu, gdzieś tam już przy wyjściu z Zamku Książ, Todry Gocher, zawodnik Górnika, wychodził i też takie starsze małżeństwo obok niego przychodziło, pan wyciągnął do niego rękę, powiedział dzień dobry i Todry takim łamanym polskim też dzień dobry odpowiedział, tak. więc tutaj bardzo sympatyczny facet, Todd, tutaj widać, że chce się też z lokalną społecznością, z kibicami utożsamiać i bardzo fajnie się tam przywitał. Tak, Todd jak wyszedł na prezentację, to jako jeden bardzo z pierwszych, chyba pierwszy, albo nie, pierwszy był Damian oczywiście, to chyba był drugi, bo tam widziałem, że właśnie tak mówisz, bardzo wesoły, coś tam się podśmiechiwał, robił sobie selfie. Relacje gdzieś tam w trakcie. Więc jakąś relację od razu, więc podchodzi tak, jak ja to mówię w amerykańskim stylu, czyli na luzie, bo takie rzeczy trzeba traktować na luzie. Niektórzy zawsze są trochę spięci, no bo to tam trochę ludzi, a tutaj jednak rozładowanie atmosfery w taki sposób przez jednego z zawodników, powiedzmy, jak widzi, że inni koledzy, to tak samo jak jest na boisku, to jest bardzo ważne. On ma uśmiech od ucha do ucha i to jest fajne. A ja jeszcze chciałbym nawiązać do trenera Adamka, bo te słowa
które on powiedział, są słowami trochę takimi proroczymi jak dla mnie, bo trener, mimo to, że nie gra, ma bardzo dużo władzy nad tym, co się dzieje. Ja nawiążę do naszych wspaniałych trenerów, którzy wcześniej byli. Był taki słynny mecz i słynny trener, trener Mołow, gdzie Górnik grał w Ekstraklasie pod nazwą Śnieżka Aspro-Świebodzice. I był bodajże taki mecz ze Stalową Wolą u nas. I działy się dantejskie sceny. Nasi kibice są bardzo żywiołowi. Tam były balkony, rzucane były monety i tam właśnie grał trener Adamek. Te monety zbierał, wyrzucał gdzieś tam za ten. I nagle zdenerwował się trener Mołow. Wziął ten mikrofon i powiedział, tam był chyba remis, czy Górnik lekko przegrywał. Wziął mikrofon i powiedział, słuchajcie, uspokójcie się, ten mecz i tak jest wygrany. A tam zostało 3 chyba minuty do końca. Przegrywamy, czy był remis? I on wśród tych kibiców wzbudził taki, obrócił tą złą energię, bo mówimy o tym, jak ktoś kogoś rzuca, pluje na meczach, to nie jest nic fajnego, jakby z pozycji zawodników możemy się szczycić, że u nas było trudno, ale to nie jest nic fajnego, nikt nie chciałby dostać monetą w twarz jak gra, czy zostać opluty, czy kopnięty, bo to są wymiary pozasportowe i on przerzucił tak tą energię kibiców w doping dla drużyny, nie na to, żeby hejtować przeciwników i tutaj to poszło, nie? I oni wygrali ten mecz. Tutaj jest to historia przez Bartka Kosińskiego, właśnie on mi to opowiedział, znaczy ja na tym meczu nie byłem, jest ten mecz na YouTube, będzie można sobie go zobaczyć, on mi go przypomniał, pokazał i tu jest pokazane ten charakter wołbrzyski właśnie tych kibiców, ale to, co ten Radamek mówi, bądźcie z nami, nie bądźcie przeciwnikami, bo w tym momencie może być tak, że wiesz, że można... Nie zawsze będzie różowo, nie zawsze będzie różowo, tak, że nie wiem, nie będzie ten albo coś komuś nie będzie pasowało, ale czasem dla dobra drużyny jest to, żeby tą energię nie wrzucać w hejtowanie sędziów i innych rzeczy, tak, tylko przesunąć to, jakby bardziej zaangażować tą drugą stronę kibiców. Pozytywny doping i żeby wspieranie drużyny. Być może te słowa też są takie bardzo ważne, metaforyczne, bo tak nawiązuje do tego, bo trener Adamek tam był i tutaj to powiedział. I jego słowa, jak on wychodzi poważny, bo to bardzo poważny, fantastyczny człowiek i opowiada o tym w taki sposób w 2-3 zdaniach, no to nagle wszyscy zamierają, tak? Jest taki generał po prostu. Tak, to jest super. I myślę, że wszyscy powinni tutaj stanąć na wysokości zadania od zawodników. Nie tylko się wymaga jakby tego, żeby grali, oczywiście wiadomo, ale też kibice, wszyscy, którzy są wokół klubu, stają na wysokości zadania i to musimy uszanować i dać wszystkim ludziom pracować na to, co będzie nas czekało w sezonie. A tak jak mówisz, może nie być, daj Boże, żebyśmy wszystkie mecze w sezonie zdobyli i zdobyli mistrza Polski, ale też się czasem zdarzą porażki częściej bądź rzadziej, a my musimy po prostu z tą drużyną być. Dokładnie, dokładnie tak. To był taki poważny element od trenera Adamka, ten taki apel, ale były też momenty zabawne podczas tej prezentacji, czyli sesja zdjęciowa, ślubna, jakieś pary gdzieś tam race się pojawiły. No ciekawe, czy oni wiedzieli o tym. Chyba akurat przypadkowo się pojawili wtedy w tym miejscu na sesję, po weselu, po ślubie, bo weekend za nami, w poniedziałek pewnie przyszli na sesję zdjęciową, młoda para i gdzieś tutaj pełno kibiców, pełno osób. Zostali zaskoczeni, myślę, w tym wszystkim. No chyba, że mówię, może tak ktoś był, ale to co by nie było, czy wiedzieli, czy nie, no to na pewno było to coś wyjątkowego dla nich, nie? Tak, tak. No i to tyle, jeżeli chodzi o prezentację. Możemy sobie przejść śmiało do kolejnego punktu, czyli do Wiktoria 3x3 Cup, który już w najbliższą sobotę, 7 września, będziemy świadkami turnieju na terenie Galerii Wiktoria. Turniej 3x3 koszykówki od 10 do 18. Michał może powiedzieć zdecydowanie więcej o tym turnieju, no bo jest jego organizatorem. Bez niego tej koszykówki 3x3 by pewnie w Wałbrzychu nie było. Tak, tak. Ja jestem organizatorem. To jest 3. edycja tego turnieju. Jest to turniej o tyle specyficzny, ogólnie jakby, bo rozkładane są specjalne modułowe boiska, to już robi bardzo duże wrażenie. I ja nie zapomnę, jak pierwszy raz coś takiego tu postawiliśmy w 2020 roku,
i nawet doświadczeni zawodnicy, czy moi koledzy, którzy grali, Mateusz postawił nogę na tym, o kurde, ale nie, wiesz, taka stara szkoła trochę, znaczy na jakimś betonie, asfalcie się grało i tam wiesz, dużo nie trzeba było, a tutaj gościowie tam wiesz, godzinę rozkładali jedno boisko plastikowe, ten i tak stawiasz nogę, odbijasz tę piłkę, jak to jest możliwe, że się nie wywrócisz może, a to jednak to zrobiło potężne wrażenie. Nawet że tak powiem, na doświadczonych zawodnikach, seniorach z kategorii Open, którzy nie grali nigdy na takich boiskach. Mało tego, galeria nasza ma wspaniały amfiteatr i ludzie, którzy przyjeżdżali na te rozgrywki, mogli podziwiać na tym amfiteatrze praktycznie wszystkie zmagania. Kip de Beat, który został przeze mnie zaproszony na tą imprezę, zrobił też fajnego taką zajawkę, takiego vloga i mówił o tym, że tutaj to jest fantastyczne miejsce do grania. Do grania. Hacbe też, który w tym roku będzie jako gość specjalny, widział to gdzieś, mówi, o kurde, to robi robotę, nie? Ale wracamy do tego, że w Wałbrzychu, co nie zrobisz koszykarskiego, no to ludzie przyjdą, nie? I ta frekwencja jest fajna, bo jednak ci ludzie, którzy są, robią potężną atmosferę do tego, lepiej się gra, lepiej się to wszystko spędza, ten czas na tych boiskach, i zawodnicy na pewno też to czują, też dodaje im to jakieś otuchy. Ja jestem, że tak powiem, organizatorem z krwi i kości, bardzo mi zależało, żeby ta edycja wróciła. Udało się tutaj dzięki zarządowi galerii po raz kolejny, żeby takie boiska powstawały. Będą w tym roku dwa boiska, ale będą to boiska, na których rozgrywane były na przykład olimpiada, więc to będzie mega profesjonalne. Super. Mi bardzo zależy, żeby tworzyć to młode pokolenie, kategoria Open, kategorią Open, ale mam bardzo dużo zgłoszeń w kategoriach młodzieżowych. Bardzo bym chciał, żeby ta koszykówka była zakorzeniona wśród młodych, bo jednak ja mam taką swoją teorię, że im więcej ludzi zarazisz koszykówką, tym więcej będzie nas do trenowania, do tworzenia tej koszykówki, bo dzisiaj stajemy przed takim wyzwaniem, że większość ludzi, którzy dają pieniądze na sport, powiedzmy, to mieli jakiś kontakt z koszykówką. Albo kochali NBA, albo byli zawodnikami, albo gdzieś tam grali w lidze amatorskiej. Rzadko jest tak, że ktoś z ulicy przyjdzie, a dzisiaj dam, nie wiem, dam ci na koszykówkę, nie? Więc tutaj ten target, więc im więcej będzie tych ludzi, którzy grają, to patrzy długofalowo, bo te dzieci potem będą miały dzieci w takiej formie, gdzieś tam to działa. Więc zależy mi bardzo na młodzieży, bo w młodych jest siła w tym wszystkim. A sam turniej, no nie może być tylko rozgrywkami, no musi się coś dziać. Będą animacje dla dzieciaków, będzie konkurs sadów widowiskowy, przyjedzie 4-5 fajnych dunkerów, którzy byli na Alcatraz, między innymi zwycięstwa Mikołaj Świątek, który się pojawi. Czyli wysoki poziom, już wiemy od razu. Wysoki poziom będzie około godziny 15, tam jeszcze godzin stricte nie ma ustalonych, ale bo do jutra, bo do środy są zapisy, więc myślę, że około godziny 15 no i przyjedzie tak zwany ojciec chrzestny w sadów, czyli Hacbe, Damian Harsze, mój serdeczny kolega, który zarządza całym tym procesem dunkerskim w Polsce i też będzie można sobie przyjść, zrobić z nim zdjęcie. Damian jest mega otwartą osobą, więc będzie można z nim 8 godzin przesiedzieć i przegadać o koszykówce, a jest wygadany, więc z tym nie ma problemu. Kręci też fajne vlogi, więc będzie można się załapać gdzieś tam na tak zwaną sesję oczami dunkera, którą on prowadzi. Rozgrywki Takie kategorie konkursów, ale też będzie strefa dla dzieciaków. Przyjedzie mój kolega Jacek, rozkładamy boiska, chcę zrobić takie boisko fullcourtowe. No i mam taką niespodziankę i nie chciałbym, żeby żadne wydarzenie w Wałbrzychu koszykarskie nie działo się bez naszej drużyny ekstraklasowej. I mogę tutaj powiedzieć, że dostaliśmy zapewnienie, rozmawiałem z trenerem, że kilku zawodników pojawi się, zrobimy jakieś większe info o tym, że będzie można przyjść. Fajnie, bo ten kontakt zawodników z lokalną społecznością jest bardzo ważny i tak jest to robione w Ameryce, tak jest to robione w większych klubach i chcemy budować tą tożsamość taką, żeby ci zawodnicy byli namacalni. To jest tak, że mecz się kończy, piątki idą, tak? To są anonimowi. A jednak tutaj dłużej posiedzą, 2-3 godziny, tak? Nie można zrobić zdjęcie, spisać autograf, pogadać. Nawet może się pokuszą o zagranie jakiegoś meczu pokazowego z dzieciakami. Oczywiście tutaj nie mówimy o jakichś wielkich rzeczach. No świętujmy to, że ta ekstraklasa jest tutaj w Wałbrzychu.
że każde wydarzenie koszykarskie, które jest, łączmy siły, twórzmy, róbmy tę koszykówkę jak najlepiej potrafimy. No dokładnie, będą kategorie Open, tak jak mówiłeś, tak. U17, U14. Tak, no warto zaznaczyć, że turniej też będzie certyfikowany logotypem FIBA, czyli będzie według zasad FIBA, więc zbiera się punkty. Specyfika grania koszykówki 3x3 jest taka, że są prowadzone profesjonalne rozgrywki, można uczestniczyć, każdy zawodnik zbiera sobie punkty jak w grze, jakie miejsce zajmie, są to odpowiedni ranking. Wiadomo, im wyższe zawody, tym więcej punktów, to są tam nobilitacje finansowe w tym, więc oni uczestniczą w tych rozgrywkach i tutaj jest to poziom, tak naprawdę można powiedzieć, europejski, no bo nie każdy turniej, który chcą organizować, inni organizatorzy nie chcą się bawić w całą tą procedurę. Ja jednak uważam, że jak coś robić to naprawdę profesjonalnie i do tej pory dwa turnieje udało się zrobić w sposób profesjonalny. Mam nadzieję, że ten także się uda, a ciężko będzie przebić edycję z 2021 roku. Ale udało mi się przebić Alcatraz, więc myślę, że ta edycja będzie podobna. Ale mówię, dużo zależy od ludzi, tak? I od tego, a tak. Na nich można liczyć, więc jestem. A co sądzisz właśnie o koszykówce 3x3? Co według ciebie, czy ona jest lepsza, czy ona jest może, no jest wiadomo, jest inna niż koszykówka 5x5? No bo ja mam takie wrażenie, że koszykówka 3x3 to jest takie sport na dzisiejszy czas. Jesteśmy zapędzeni, zabiegani, mamy mało czasu, a wiemy, że mecz 3x3 trwa 10 minut lub do 21 punktów, więc to się wszystko szybko dzieje. Też można sobie gdzieś tam poczytać w mediach społecznościowych, dziennikarzy, którzy są bardziej sfokusowani na piłce nożnej, oni mówią, że aż świetna jest ta koszykówka 3x3, oglądam sobie 10 minut, wkręciłem się w to. Mhm. Także ludzie spoza koszykówki gdzieś w tą koszykówkę wchodzą, ale właśnie w tą 3x3, bo jest dla nich taka nowoczesna, szybka. Są te zwroty akcji, no bo przecież reprezentacja Polski też osiągała sukcesy w koszykówce 3x3, no wystarczy sobie przypomnieć 2019 rok, Michael Hicks, Money in the Bank, rzut na brązowy medal z Serbami w ostatniej sekundzie decydujący, czy też no Mistrzostwo Świata, przecież Polaków U23, 2022 rok, też punkty w ostatnich sekundach. Michał Sitnik tam grał, były zawodnik Górnika i tam też niesamowita dramaturgia i też Serbowie pokonani przez Polaków w takiej końcówce bardzo wyrównanej, ale tu też jest inny wątek Górnika, jeżeli chodzi o koszykówkę 3x3, no bo mamy chociażby 2020 rok, Damian Durski, Mateusz Podejko, Marcin Jeziorowski i Maciej Koperski, mistrzowie Polski do lat 23 w koszykówce 3x3 w Gdyni. Był taki turniej, też końcówka nieprawdopodobna, Maciej Koperski rzut w jakiejś samej końcówce, który dał złoto, niesamowite jakieś emocje w tym spotkaniu. Też był na YouTubie ten mecz, można było go sobie obejrzeć. No ale właśnie, co myślisz o koszykówce 3x3? Ja może trochę stanę po tej drugiej stronie, ale jakby dobrze rozpocznę, koszykówka jest piękna w każdym wydaniu, bo można grać z nią samemu, 1-1, 2-2 i w ogóle z przewagami, jakby i tutaj każda forma koszykówki, która jest uprawiana, jest dla mnie idealna. Jednak koszykówka, ja zostałem wychowany na tej koszykówce streetballowej 3x3, ale takiej bardziej statycznej. Gramy do 30, tam takie, takie, tam i ta gra jest, nie ma tego czasu, jest więcej swobody. Tutaj jedyne, co mi się aż tak nie podoba w tej koszykówce 3x3, że jest taka bardzo mało przemyślana, jeżeli chodzi o akcję. Ze względu na to, że masz 12 sekund, często te rzuty są po prostu udawane na siłę, przez ręce. Mało to jest takie taktyczne. To mi się nie podoba aż tak bardzo, bo jak ja czasem widziałem, no to ci ludzie po prostu przesadzają z tymi rzutami. Walą, po prostu zamykają oczy, rzucają, wpadnie, nie wpadnie. Ta piłka też jest mniejsza troszeczkę, bo piłka jest rozmiaru numer 6, ale o wadze 7, więc jest mniejsza, więc jest większe prawdopodobieństwo, że ona wpadnie do kosza. To mi się właśnie jedynie nie podoba, ale są też takie plusy, że tych meczów możesz obejrzeć więcej, tak jak mówisz, nie jest ona męcząca dla oka, że nagle robi się jakiś tam wynik, wiesz, 20-30 plus i patrzysz, jakaś tam deklasacja w tym wszystkim, bo tu się wszystko też zmienia mega w kalejdoskopie. Fajnie. Ja zawsze na to mówię, że to jest taki ucywilizowany streetball 3x3. Bo kiedyś rozgrywki streetballa 3x3 polegały na tym, że często wyniki kończyły się 2-1. Nie było sędziego, był jakiś tam obserwator, go się walili łokcie. Tak. Nie było faulu dopiero tego, kiedy była krew. Kiedy była krew, kiedy ktoś tam nie miało to w pewnym momencie dużo wspólnego z koszykówką, więc fajnie, że to zmienili. I te zasady, regulacje fauli są mega, mega tam od 6 faulu zwyż, są mega drastyczne dla drużyny przeciwnej, która broni, więc to też diametralnie zmienia obraz gry, nie? I tu jest fajne, aczkolwiek
Mówię, no ja jestem takim trochę oldschoolowcem, ciężko mi też te zasady takie z tego wyprowadzania piłki i bardziej bym wolał gdzieś tam po amerykańsku z góry, checkball taki, nie? Albo tak zwane make it, take it, czyli trafiłeś dalej twoja piłka, obronisz to dopiero twoja piłka, trochę tej twardości, aczkolwiek zostało. Sędziowie też inaczej interpretują faule i wszystkie zagrania w koszykówce 3 na 3, mniej gwiżdżą, jeżeli tak mogę powiedzieć, w slangu koszykarskim, bardziej jest nastawione na taką walkę, ale fajnie, że jest to ucywilizowane. I z pozycji organizatora łatwiej, dlatego też jest tych dużo turniejów 3x3, łatwiej zorganizować taki turniej 3x3, bo to też pod względem finansowym. Możesz więcej wpisowego zebrać, tych drużyn może być więcej i grać, nie? Ale proszę mi uwierzyć, zbudowanie takiego boiska jednego, drugiego to są też bardzo, bardzo duże pieniądze. Żeby taką matę postawić, takie boisko z takiego tworzywa sztucznego plus kosz najeżdżany. Oprócz tego, że go stawiasz, musisz go dowieść, to jest pełna logistyka, ale no, można to zrobić, trzeba mieć, wiedzieć jak, trzeba mieć jakby albo wynająć, albo mieć swoje boiska, ale też jakaś jakość tego wszystkiego no, musi być wizualna, więc to mamy. Bawmy się, cieszmy się, zostańmy przy tym, że ta koszykówka, mówię, też jest taka szarpana, że drużyny, kraje, które nie mają tradycji koszykarskiej, na przykład Mongolia, tak? One, czy też Azerbejdżan, który pokonał Polki w drodze na Olimpiadę i ona nie pojechała. Coś tam osiągają w tej koszykówce, dlatego że ta koszykówka jest mniej taktyczna, bardziej jest taka dosyć spontaniczna. Być może to wynika z tego, nie ujmuję żadnym graczom, broń Boże, mniej taka konwencjonalna, więc łatwiej jakby te punkty zdobywać. Często właśnie mówię, rzuty takie przez ręce, gdzieś tam to wpada i to decyduje o tym, kto jest lepszy. To mi się nie do końca podoba, bo powinna wygrywać drużyna, która jest bardziej ułożona taktycznie, tak. Taką mamy w koszykówce. Ale fajnie, że jest ta koszykówka 3x3, bo mamy też koszykówkę 5x5, tak? A według zasad różnych zawsze można sobie to ustawiać. Teraz wyobraź sobie, że jest 12 sekund, gramy, ja mam kategorię U12, chłopcy czy tam dziewczęta, które do końca jeszcze technicznie nie potrafią ogarniać, zanim oni zdążą blisko, tak, a czas się kończy. No to jest drastyczne bardzo trudne, więc ja to też trochę naginam i staramy się, żeby nie było takiego nawyku wśród dzieciaków, żeby te rzuty były zerwane, szarpane, tak, te akcje takie, no to jest bez sensu. Więc koszykówka, jeżeli tylko 3x3, to w kategorii open, taka typowo fibowska, to jak najbardziej. Mhm. Tak, no i jakby tutaj płynie można przejść do tego, że turniej Lotto 3x3 Liga też będzie w najbliższy weekend w Sosnowcu, tak. Górnik Zamek Krzyż. Ale nie wiem jaki skład, wiesz jaki skład? No właśnie nie, ale mi się wydaje, że kiedy ten program będzie emitowany, to już to będzie chyba jasne. Mam takie wrażenie, bo to ma się na dniach gdzieś pojawić. Tak. Ja stawiam, no może zrobimy jakieś typowanie. Możemy. Ja stawiam na pewno Damiana Drzewskiego, kapitana. Okay. Niedźwiedź ma kontuzję, ale ma taki jakby... Ma duże doświadczenie, w tej koszykówce. Ja myślę, że Kasper Marchewka. Mhm. Bo młody, dlatego zostanie wysłany. Bo młody, tak, że jakby ma siłę. Będzie miał siłę i będzie mógł uczestniczyć w takich rozgrywkach. Obawiam się, że żaden z obcokrajowców nie weźmie udziału w tym, bo tutaj jednak te koszykówka, ta 3x3 jest taką szybką grą i tutaj może się narazić na kontuzję, a jednak no chuchajmy na tych naszych obcokrajowców, bo ciężko w trakcie sezonu znaleźć kogoś wartościowego, żeby grać i żeby też się do tego składu jakby wkomponował. Ja myślę, że tu Polacy będą wiedli prym, nie? Żeby Grzegorz Kulka, no nie wiem, na pewno stawiam pewniaków Damiana i Kacpra. Może David Jackson jako trzeci, niespodziewanie. Może David Jackson jako trzeci. No tylko czy zdrowie tutaj pozwoli, pytali, prawda? Może Michał chciałbyś zagrać jakby tutaj w zespole. No nie wiem, nie chcę też jakby sugerować nikomu tutaj żadnych tych, aczkolwiek gdzieś to pewnie już te składy będą emitowane. Stawiam tych dwóch pewniaków, może ty dwóch dokoptujesz i będziemy mieli zespół. O, no właśnie, bo tutaj też są takie zasady, że może być maksymalnie 6 graczy zgłoszonych do tego turnieju, ale też no właśnie, czy będą to zawodnicy Górnika tego ekstraklasowego w całości, bo wiemy, że te turnieje to też byli zawodnicy gdzieś drugoligowi, niekoniecznie koszykarze Górnika. No przecież ostatni turniej 3x3, Bartłomiej Ratajczak, Van Wilu, Patryk Wilk Van Wilu wcześniej. To też takie nieoficjalne, rozumiem. Tu mamy chyba oficjalne. To już chyba tak. Takie oficjalne tam jednak pod nazwą taką. Może być trudniej, ale, no, ale jak najbardziej tam Bartek radzi sobie w tych rozgrywkach, uczestniczy. Być może, no nie wiemy tego, to może i dobrze, że nie wiemy. To będzie jakaś mega niespodzianka. Terminarz już był. Tak. Dzisiaj tak. Jakby terminarz był?
Czekamy, zobaczymy, ale tak jakby z tego składu, którego masz, no, marzeniem byłby jakby, wiadomo, Damian, powiedzmy Kasper, niech będzie, no ale jakby był Joshua Paton, tak? Albo Wixon pod kosz, tak? Albo Wixon, ale Joshua taki mobilny, bo jednak koszykówka na 3x3, bo o tym nie powiedzieliśmy. Fajnie, jak masz takiego dwumetrowego all-around playera, który potrafi wszystko, bo jednak jak masz kogoś za wysokiego, to przy tych mismaszach nie nadąża, bo gra jest tak szybka. Mm-hmm. I z drugiej strony, jak też masz kogoś za małego, to po prostu gdzieś tam jest zgniecony, więc takie uśrednienie, tak. Mieć trzech dwumetrowców, którzy potrafią i rzucać, i podawać, i mijać, no to jest idealnie. Więc tutaj bardziej Grzesiu Kulka na pewno i chociaż Grzesiu, no... Do rozciągania gry może, tak? Do rozciągania gry, tak, no te rzuty są kluczowe za trzy. No i tak widziałbym tego Joshua Patona, no. Mm-hmm. Kołki by tam wbijał i to byłoby fajnie. Nie mam tutaj lepszych propozycji, lepszych kandydatów, ale no właśnie, bo w grupie Górnik zagra sobie ze Spójnią Stargard, ze Śląskiem Wrocław, z Dzikami Warszawa. Wiadomo, Śląsk, rywalizacja bardzo zacięta. Dziki też tutaj jest historia już, porażka w tak. finale rok wcześniej. No i mamy Spójnię, która, no dobra, może nie ma historii z Górnikiem, ale to jest obrońca tytułu. To jest mistrz Polski 3x3. Nie wiadomo, w jakim składzie zagra tym razem. Tam się pewnie dużo pozmienia. Tak. Nie wiadomo, kto tam wyjdzie. No może też będzie wiadomo w momencie, gdy no, ale to wiesz, odcinek wyjdzie. To, co żeśmy rozmawiali, to się ma takiego znaczenia. To jest inny sport. Że to jest inny sport i ta nieprzewidywalność jest bardzo duża, gdzie Mongolia, Holandia, czy tak jak mówisz, Azerbejdżan są drużynami, które walczą o top jakby na olimpiadzie. Znaczy Mongolia może nie, ale tam Holandia, która no, nie jest krajem jakby koszykarskim, radzi sobie w koszykówce na trzy, to tutaj też są pełne niewiadome w tym wszystkim, więc myślę, że typowanie to jest totalne wróżenie z fusów. Jedynie po klubach, no to patrząc, to Śląsk rzeczywiście ma bardzo mocno rozbudowaną każdą kategorię wiekową, jakby w młodzieżówce, no i mają trzecią, drugą, pierwszą ligę, więc oni tak, mają w czym tak, wybierać tak. I myślę, że takie drużyny, które mają taką głębię, tutaj będą wiodły prym w tym. Tak, na pewno trenerzy będą się trochę obawiać kontuzji, tutaj nie ma tak. wątpliwości. Na pewno dla trenera Adamka to jest pewne utrudnienie, że on w trakcie okresu przygotowawczego będzie musiał z jakiegoś zawodnika zrezygnować. No ale ta koszykówka 3x3 jest promowana, widać bardzo mocno, tutaj Polski Związek Koszykówki chce w to iść, chce promować ten basket. No tak jak wspominałeś, każda koszykówka jest ważna tak. dla nas, każda koszykówka czy w formie 3x3, czy 5x5 może być atrakcyjna, mogą tam być wielkie emocje, więc na pewno to też się będzie dobrze oglądać. No właśnie, mi tylko tak na tej koszykówce 3x3, wiesz, brakuje ludzi. Brakuje mi ludzi, takich kibiców, nie? Do tego wszystkiego, bo czasem jak oglądam te takie rozgrywki wakacyjne, ogórkowe, powiedzmy, gdzie duże pieniądze są do wygrania, zawodnicy grają nie dla przyjemności, tylko grają dla pieniędzy, bo jest dużo tak. do wygrania. Oczywiście jakby super, że coś takiego jest, ale niekoniecznie zawsze idzie to jakby z frekwencją i zastanawiam się, dla kogo my to robimy. To jest ważne, żeby tak. budować tą tożsamość koszykarską wśród ludzi, fajnie, podoba mi się, ale no przyjdź, obejrzyj, całkiem inaczej się gra, no przykładem masz typowy mój turniej, nasz, Wałbrzyski Alcatraz, gdzie ludzie tłumami przychodzą, kibicują, jest dużo atrakcji związanych i gdzieś, nie wiem, z każdego turnieju 10-20 chłopców powie, jak się grać w koszykówkę, grałem wcześniej w piłkę nożną, no to jest wielki sukces, nie? Budujmy coś. Jeżeli wkładamy w coś finanse, jest coś, nie róbmy tego tylko i wyłącznie dla tego, żeby to było, tylko róbmy to dla pokolenia. Dokładnie, dokładnie. Żeby to szło dalej, żeby to pokolenie się koszykarskie krzewiło i rozmnażało, wręcz ja tak mówię, zarażało, no żeby to bardziej może zabrzmiało mocniej, zarażało te inne pokolenia, te młodsze, że oni chcieli wygrać w koszykówkę, nie w piłkę ręczną, nie w piłkę nożną, nie w siatkówkę, tylko w koszykówkę. Oczywiście każdy sport, tego nie neguję, jest piękny, ale my kochamy koszykówkę, tak. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej było koszykarzy, bo skoro 2,5 miliona Słowenia ma w koszykówce, w siatkówce, w piłce nożnej. No to jest niesamowity nawet. Grają, to czyli większa taka aglomeracja warszawska. My mamy niecałe 40 milionów, czy coś koło tego. No nie radzimy sobie do końca tak jak oni w tym wszystkim. Nawet jak sobie radzimy, to i tak, no ten przykład jest tutaj też z pozycji takiego trenera, mam też swoją teorię, nie mamy tematu tutaj, żeby to przeżyć, bo to jest kolejny temat na całą godzinę, jak ten system zmienić, mam na to teorię potwierdzoną z praktyką, więc szkoda, więc róbmy, jak już coś róbmy, to róbmy tak, żeby coś z tego zostało po nas.
dla dokładnie, kogoś. dokładnie tak. No tutaj chyba też nasz podcast powstał po to, żeby tą koszykówkę promować. Jesteśmy pasjonatami koszykówki i robimy to. Ktoś nas obejrzy. Ktoś to może będzie oglądał. Jadę na tą koszykówkę, dzwonię tam gdzieś. Nie tak, wiem, ale to by była historia. Co, że ktoś by zaczął trenować, nie? Koszykówkę po podcaście, nie po oglądaniu 3x3, 5x5, tylko po oglądaniu nas. To byłoby, wow, to byłoby niesamowite. No ale właśnie, jakby ten podcast jest robiony dla kibiców, no bo my kochamy koszykówkę, jesteśmy rodowitymi Wałbrzyszanami, o czym nie powiedzieliśmy na początku. Tak, tak, jest ta miłość do Górnika, ona była zawsze w Wałbrzychu, no trudno też nie śledzić koszykówki będąc stąd. Ona oczywiście też miała swoje słabsze momenty w historii, ale tak jak mówiłeś o tym meczu ze Stalą Stalowa Wola, no tu jest ta taka różnica między nami tych kilku lat, bo ja tego meczu nie pamiętam, ale to też jest fajne, że jednak jesteśmy z jednego miasta, kochamy jedną dyscyplinę, ale też mamy trochę inne wspomnienia, mamy inny trochę zakres tych wspomnień. Sześć lat nas różni, ale to jednak jest takie kluczowe. Tak, ja miałem starszego brata, jakby też tego meczu nie pamiętam do końca, bo to było on jest na YouTubie, tam też mówię, tak wspomniałem Bartka, bo on mi go tam gdzieś przypomniał, ale pokazuje tą energię i do tej energii wracamy, jak Górnik teraz gra w pierwszej lidze, powiedzmy, do tego wszystkiego, nie? To jest fajne, że ta siła jest w ludziach, tutaj w tym Wałbrzychu. My jako miasto my musimy cały czas coś udowadniać. Wszystkim. Nie wiem, czy my to chcemy robić, czy to jest jakby trochę nasza taka przywara, ale my jako Wałbrzyszanie musimy ciągle coś udowadniać. Zwłaszcza Wrocławowi, zwłaszcza gdzieś tam. Byliśmy zawsze ciężko pracującym miastem. W Wałbrzychu, to są słowa jakby prezydenta, kiedyś jak z nim rozmawiałem, w Wałbrzychu zawsze trzeba się 3 razy więcej narobić, żeby zostać dostrzeżonym niż na przykład w innym mieście. Dokładnie, ja to potwierdzam też ze swoich studiów we Wrocławiu, czy też z pracy zawodowej we Wrocławiu. Ci wszyscy znajomi, których poznałem na studiach, byli z innego miasta i gdy ja mówiłem, że jestem z Wałbrzycha, to ten PR był fatalny. Mm-hmm. Ojen, Wałbrzych, naprawdę, zniszczenie, bieda szyby. Tak. I też rola Górnika w Ekstraklasie jest też taka, by trochę odkłamywać ten obraz Wałbrzycha, że w tym mieście się dużo zmieniło, że tu jest inaczej niż było w połowie lat 90., gdzie naprawdę było ciężko i było trudno, ale to miasto też się rozwija, one też się zmienia i to jest też taka rola tego klubu, taka dość społeczna, żeby pokazywać, że Wałbrzych już nie jest takim miastem jak w 98 roku, tylko to też już się pozmieniało, idzie do przodu. Ja cały czas spotykam ludzi, którzy mówią, że Wałbrzych to naprawdę jest jakiś taki koniec świata, ale nie byli tu od wielu lat albo nie byli nigdy i po prostu Wałbrzych, mówiąc kolokwialnie, jedzie na takiej złej opinii sprzed lat. I ludzie, jest stereotyp i ludzie nie wiedzą, jak to miasto się zmienia i ten klub też, który będzie miał taką ekspozycję bardzo szeroką w Ekstraklasie, będzie miał okazję zmieniać obraz miasta. No przecież ludzie zobaczą Akwa Zdrój, zobaczą tych kibiców, pełną halę, kapitalny doping. To jest naprawdę taka misja też tego klubu. Też trochę misja kibiców, żeby oni pokazali to miasto jako takie energetyczne, energiczne, pozytywne, sportowe, zakręcone na punkcie koszykówki. Tak, jakby nawiązując do tego, też jestem w trakcie realizacji filmu, produkcji, który się nazywa Ucieczka do Alcatraz. I tam właśnie chciałbym złamać ten stereotyp tego miasta i pokazać obrazki w filmie tutaj z producentem, z chłopakami, że mimo, ja jakby moje życie młodzieńcze zaczęło się właśnie wtedy, kiedy te kopalnie zaczęły upadać i była to największa bieda. Ja pamiętam, jak musiałem dojeżdżać na trening, to wyzwaniem było dojechanie na trening, żeby nie wiem, bo było niebezpieczne na ulicach i tak naprawdę wszystko gdzieś tam wylazło. Niż sam trening, gdzie też był trener i były całkiem inne metody szkoleniowe, bardziej wokalne i ten, ale do czego zmierzam? Do tego, że jestem, boli mnie bardzo, że gdzieś jedziemy i traktują nas tak po prostu z góry, nie, jakieś tam bieda szyby. Ja mieszkałem koło bieda szybów, ja widziałem tych ludzi, ja nie mówię, że to jest coś dobrego było, tak? Ale ci ludzie walczyli o byt. Ci ludzie walczyli o byt. Jak słyszę, że ktoś wyzywa naszych tam, wiecie, że taki sraki, ten brudas z bieda szybów, kopalniany ręce, ten, to nie przeżył tego, nie? To łatwo, wiesz, rzucić hasło, slogan i cieszę się, że to miasto się zmienia i ja jako urodzony w latach 80., mając tam 18 lat w 2001 roku i mówię wcześniej 14 lat, jak te kopalnie pozamykali, czy 13, To nikt się z nas nie podał. My graliśmy w koszykówkę. Nie poszliśmy. Dużo moich kolegów poszło w drugą stronę w tym wszystkim. Ja jednak się nie poddałem.
Robiliśmy coś na tych podwórkach, mieliśmy wsparcie, udawało się niejednokrotnie, ta rywalizacja przechodziła w różne dziwne rzeczy, ale ten charakter pozostał. No i takimi marzeniami można było dojść dalej. No i między innymi film, w którym jesteśmy głównymi bohaterami, ja będę narratorem i opowiem historię o ludziach i miejscu, bo tak się, myślę, ten film będzie zaczynał. Czyli pokazać ten Wałbrzych właśnie z tej strony takiej, jaki mamy teraz. Na pewno nie złamiemy tego, że nie wiem, Podgórze czy Sobięci nie jest tak, jak jest. Nie da się wszystkiego zmienić w jeden dzień, w 10 lat. To jest proces, ale pokazując jakby Akwa Zdrój, piękną halę kibiców, nie wiem... Położenie przede wszystkim, tak? To jest piękne miasto w górach. Mój szanowny kolega producent, który zajął się jakby całym tym filmem, jak on tu przyjechał z Trójmiasta, mówi, kurde, to piękne miasto. Dokładnie, jest, to jest to. Przeszedł przez rynek, mówi, co wy chcecie od tego miasta? Dokładnie, ja jest to samo. Że każde miasto ma swoje zakamarki i zakątki i to jest pewnik, tak? Moja życiowa partnerka pochodzi z województwa opolskiego, ona też jak przyjechała do Wałbrzycha po prostu też znała te wszystkie stereotypy. Miała rodzinę we Wrocławiu i no, Wałbrzych był takim końcem świata dla niej z opowieści, ale gdy ona sama tu przyjechała, zobaczyła te góry, które ona kocha, po prostu totalnie zmieniła swój obraz. To jest coś pięknego. Ja też mieszkałem na górce, ja widziałem te koksownie, cały ten syf, że tak powiem, że się unosił, że padał czarny śnieg, nie? To już jest za nami. Wałbrzych oprócz tego, że jest miastem jakby pokopalnianym i tak wyglądał, jak wyglądał. Z drugiej strony ci ludzie, no my jesteśmy miastem robotniczym. Tak, tego nie unikniemy, nie przejdziemy tego. Nie urodzili się prezesi, kierownicy, powiedzmy od razu. W większości to byli robotnicy. Jedyną rozrywką w mieście był sport. Pracowało się, szybko się kończyły, gdzieś tam to wszystko i jedną rozrywką było sport, właśnie pójście na ten mecz, pójście, wyżycie się, rzucenie tą monetą w tych innych, wyrzucenie wszystkich swoich frustracji zdecydowanie podczas jakby meczów sportowych, no bo to była, mówię jedyna rozrywka. W latach tak to jak funkcjonowało u nas kopalnie, więc że tak powiem, nie byliśmy jacyś tacy wiesz, obyci światem. Nie? Jadąc już do Wrocławia, było coś innego. Tak. Ale po latach, jak mówię, jestem bardzo dumny, nie mam się czego wstydzić i cieszę się, że tak się wydarzyło, bo trudne czasy tworzą silne charaktery. Myślę, że można tutaj coś powiedzieć. Oczywiście też nie stawiam tutaj na pomnik tego wszystkiego, co dużo było też złego, złych rzeczy. Tyle. Ale mamy po prostu swoją historię i swoją tożsamość. Tego nam nikt nie zabierze. Tego byśmy się chwalić, że jesteśmy twardymi gośćmi z tej twardej ziemi. A swoje przeżyliśmy. Podpisuję się pod tym oczywiście, co powiedziałeś i myślę, że my też nie będziemy się wstydzić tego pierwszego odcinka Syndrom Trzeciej Kwarty. Jesteśmy z wami od dzisiaj, ale też oczywiście kolejne odcinki już niedługo. Będziemy mówić na pewno o składzie Górnika, omówimy sobie kolejnych zawodników, a chyba na dzisiaj już tyle. Tak, będzie też o grupach młodzieżowych. Nie wyruszyliśmy tematu, ale to wszystko tak przed nami. Tak. Sezon dopiero się zaczyna, więc... Mam nadzieję, że zostaniecie z nami i tutaj będziemy mieli coraz szerszą publiczność, bo mamy o czym mówić. Chcemy o tym mówić, ja się bardzo cieszę, bo koszykarsko i nie tylko życiowo chciałbym parę historii powiedzieć. Myślę, że fajnie się uzupełniamy i będziemy szli do przodu. Dokładnie tak. To, co możemy Was prosić w tym momencie, to o subskrypcję. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie Sportowy Wałbrzych TV. No i oczywiście też możecie nas posłuchać w kanale Spotify. Tam też będziemy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Ja nazywam się Dominik Hołda. Michał Bożemski. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć. Cześć.